Zadajmy sobie dzisiaj, wydawałoby się, proste pytanie. Czy jestem człowiekiem wierzącym? Oczywiście, jeżeli wiem, że nie wierzę Bogu, to odpowiedź jest prosta, jasna. Jestem niewierzący, jestem ateistą czy wyznawcą jakiejś religii, w związku z czym łatwo mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Ale żeby nie było tak łatwo, to powiem, że pytanie kieruję do ludzi, którzy określają siebie, sami określają siebie jako ludzie wierzący. Pytanie, w jaki sposób identyfikujemy swoją wiarę? Co skłania nas do tego, abyśmy często publicznie potrafili wyznać: jestem człowiekiem wierzącym? Co nas do tego skłania? Przynależność do jakiegoś zboru? To nie jest dowód na to, że jestem wierzący. Przynależność do jakiejś denominacji, większej, mniejszej, to nie jest dowód na to, że jestem wierzący. Regularne uczestnictwo w nabożeństwach, to nie jest dowód na to, że jestem wierzący. Studiowanie Biblii, to nie jest dowód na to, że jestem wierzący. Regularna modlitwa, to też nie jest dowód na to, że jestem wierzący. A może płatności, które czynię na rzecz Kościoła, to też nie jest dowód na to, że jestem wierzący. I w tym miejscu, wiem to, wielu ludzi zadaje mi pytanie, no to jak określić człowieka wierzącego? Kto to jest? Ja to wszystko robię i co? To znaczy, że nie jestem wierzący, wierząca? Nie, ja tylko mówię, że to wszystko, o czym powiedzieliśmy do tej pory, nie jest dowodem na to, że ktoś jest osobą wierzącą. Spójrzmy do fragmentu listu apostoła Pawła do Rzymian. Rozdział 8 tego listu, wersety od 5 do 10. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. O ile tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego. Bardzo wielu ludzi ten fragment czytając mówi: o, to właśnie jest o nas, bo my żyjemy według ducha. Jeżeli tak jest, chwała Bogu. Tylko się cieszyć, że jest człowiek, który jest napełniony duchem, żyje w posłuszeństwie Chrystusowi, wykonuje Jego wolę, żyje świętym życiem, jest całkowicie oddany Bogu i Jego Słowu, jest żywym członkiem Kościoła Chrystusowego, spełnia służbę, którą Bóg go namaścił. Fantastyczna sprawa. Ale przyjrzyjmy się bliżej. 5. werset. Jeżeli żyjesz według ciała, to myślisz o tym, co cielesne. Co to znaczy, że żyjesz według ciała? No, żeby nie być gołosłownym, bo naprawdę Słowo Boże jasno na ten temat się wypowiada. Sięgniemy do listu do Galacjan i czytamy. W 5 rozdziale od 19 wersetu. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne.
O tych zapowiadam wam, że jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wróćmy. Jeśli żyjemy według ciała, myślimy o tym, co cielesne. I dalej, 6. Zamysł ciała to śmierć. 7. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. 8. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Czy ktoś, kto uczęszcza na zgromadzenia, śpiewa pieśni, podnosi ręce, płaci składki, dziesięciny, czy jak to tam jest ustalone w konkretnym zborze, studiuje Biblię, modli się, przynależy do jakiejś społeczności, czy taki człowiek może żyć według ciała? Nie chodzi o to, co my na ten temat myślimy, bo to nie ma znaczenia, co my myślimy. Pytanie jest, co Boże Słowo mówi. Boże Słowo mówi, że taki człowiek nie podoba się Bogu, jest wrogo nastawiony do Boga, a więc nie może być częścią Kościoła Chrystusowego. Co ciekawe, taki człowiek może być częścią ludzkiej instytucji, która oczywiście ma prawo istnieć i ma prawo mieć swoją osobowość prawną, ale to nie jest dowód na to, że ona należy do Chrystusa. To jest tylko dowód na to, że taka instytucja istnieje i funkcjonuje oficjalnie. A w tej instytucji są ludzie i wierzący, i niewierzący. Czy znacie ludzi, którzy upijają się, a przychodzą na nabożeństwa? Którzy są wrodzy wobec niektórych braci, a przychodzą na nabożeństwa? Którzy są nieczyści seksualnie, są rozpustnikami, cudzołożnikami, wszetecznikami, mają do czynienia z pornografią, z cudzołóstwem, szeroko rozumianym, tak jak Jezus to rozumiał. Znacie ludzi, którzy tak czynią, a przychodzą na nabożeństwa? Znacie ludzi, którzy się gniewają, zazdroszczą, knują przeciwko innym, doprowadzają do kłótni w zborach, a przychodzą na nabożeństwa? Na pewno znamy. Więc bądźmy uczciwi. Co to za ludzie są? A jeśli ty tak postępujesz, to kim ty jesteś? Jak możesz mówić o sobie, że jesteś wierzącym człowiekiem? Jeżeli cię ubodło to, co mówię, to miej świadomość, że ty nie masz ze mną żadnej sprawy. Ja ani ciebie nie mogę sądzić, ani nie mam ochoty na to. Ja nie jestem człowiekiem, od którego zależy twoja przyszłość. Nie jestem człowiekiem, od którego zależy to, czy ty spędzisz wieczność u boku Chrystusa. W ogóle nie mam żadnego znaczenia w twoim życiu. Zauważ, przyjacielu, że ja cytuję Słowo Boże. Jeżeli naprawdę uważasz siebie za wierzącego człowieka, to nie możesz być człowiekiem, który posługuje się plotkami, kłótniami, kłamstwami, obmowami. Nie może być człowiekiem, który głęboko siedzi w pornografii, w cudzołóstwie. Nie może być człowiekiem, który jest alkoholikiem, który jest narkomanem. Nie możesz być kimś, kto doprowadza do podziałów w kościołach, do waśni, do kłótni. Jeżeli wszystko to robisz, a przynajmniej część z tych rzeczy, a jednocześnie uważasz się za wierzącego człowieka, to powiem ci, chyba oszalałeś. Chyba naprawdę oszalałeś. Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi, że Bóg nienawidzi kłamliwych warg. Bóg nienawidzi buntu. Bóg jest przeciwko podziałom. Bóg jest przeciwko nieczystości seksualnej. Więc jak możesz mówić, że Bóg przyjmuje cię jako swoje dziecko? Przecież to jest nieprawda. To jest nieprawda. Czy sobie się to podoba, czy nie? No posłuchaj, drogi przyjacielu, bo może to jest czas, żeby się uratować. Dać się uratować. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Wszystko to, o czym powiedzieliśmy, to są zamysły ciała. Ci, którzy są w ciele, Bogu się nie mogą podobać.
Nie licz na to, że pomimo tego Bóg okaże ci łaskę. Niby z jakiego powodu miałby ci okazać łaskę? Że co, że kiedyś podniosłeś rękę do góry i powiedziałeś, że chcesz Chrystusa do swojego życia? To skoro Go chcesz, to przestań tak żyć. Przestań tak funkcjonować. Przestań być człowiekiem kłamstwa, obmowy, podziałów, kłótni, nieczystości, cudzołóstwa i tak dalej. Dlaczego masz to robić? Z jakiego powodu? Przecież święci tego nie robią. Ba, święci w ogóle żyją poza tym. To nie jest wybór świętych, czy ja to zrobię, czy nie. To jest rzeczywistość, która jest za nimi, ponieważ oni umarli dla starego życia. Nie ma starego życia u tych ludzi. Nie istnieje stare życie. Ten sam list do Galacjan mówi także o owocach ducha. I mówi, że jak ktoś żyje według ducha, to są w nim miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Czy jesteś takim człowiekiem? Czy jesteś człowiekiem pokoju? Czy jesteś człowiekiem miłości? Czy jesteś człowiekiem uprzejmości, wierności? Czy jesteś dobry po prostu? Czy jest tobie prawdziwa radość? Czy masz pokój w sercu? Czy masz pokój z ludźmi? Tacy ludzie odziedziczają Królestwo Boże, ale ci, o których mówiliśmy wcześniej, ci, którzy spełniają uczynki ciała, nie odziedziczają Królestwa Bożego, bo nie mogą go odziedziczyć. Więc na co liczysz? Może to jest dzisiaj ten dzień, kiedy warto pokutować, kiedy warto się zastanowić. Może warto jest sięgnąć do Słowa Bożego, zacząć go czytać tak, jak jest napisane, poprosić Ducha Świętego o to, żeby przyszło objawienie, żebyś przestał samego siebie okłamywać, bo inni wiedzą, jaki jesteś, ale ty sam siebie okłamujesz, żeby spadły łuski z twoich oczu i żebyś dał się Chrystusowi uratować. Boże Słowo powiada, że ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Mało tego. Boże Słowo mówi, że możemy żyć w duchu, możemy być pełni ducha, ale tylko w jednym przypadku, kiedy Duch Boży mieszka w nas. Drodzy przyjaciele, czy mieszka w nas Duch Święty? Pierwszy list do Koryntian w 3 rozdziale, w 16 wersecie powiada, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. On nas wybrał, On nas napełnił, On w nas zamieszkuje. Jego zamieszkiwanie w nas sprawia, że w sposób absolutnie dla nas niepojęty i niezrozumiały staliśmy się światłością tego świata. To oznacza, że ludzie widzą Bożego Ducha w nas. Widzą Chrystusa w nas. Staliśmy się solą tego świata w naturalny sposób, chodząc w duchu, przyjmując zasady, którymi się duch kieruje, nie doprowadzamy do zepsucia wokół nas. Zabezpieczamy ten świat. Jesteśmy etyczni, moralni. Ale etyczni, moralni, biblijni, a nie według swoich własnych zasad. Czy tak żyjesz, przyjacielu? Czy jesteś takim człowiekiem? Czy możesz powiedzieć na pewno, że narodziłeś się na nowo z Ducha Świętego? Bo jeśli powiesz, że nie wiesz, to znaczy, że nie narodziłeś się na nowo. Ale jeśli twierdzisz, że narodziłeś się na nowo z Ducha Świętego, to zobacz, jakie owoce są tego. Czy owocami tego są miłość, radość, pokój, uprzejmość, czy też wydajesz owoce w postaci plotek, kłótni, cudzołóstwa, pornografii, podziałów, bałwochwalstwa? Jakie są owoce twojego życia? Pan Jezus powiedział, że ludzie wiele mogą powiedzieć, wiele mogą mówić, ale mówił wyraźnie, przyjrzyjcie się owocom, jakie oni wydają. To oczywiście wymaga,
aby człowiekowi przyjrzeć się dość dokładnie. To się nie da zrobić w jednym momencie. Tak, jeżeli ktoś dysponuje darem rozeznawania duchów, a przecież nie wszyscy takim darem dysponujemy, każdy zbór powinien mieć ludzi, którzy dysponują takim darem właśnie, to jesteśmy w stanie, ogólnie rzecz ujmując oczywiście, rozeznać, czy ten człowiek jest z Ducha Bożego, czy z Ducha tego świata, czy z Ducha Diabła wręcz. Natomiast jeżeli mamy oceniać człowieka, a mamy prawo to czynić, a wręcz obowiązek, człowieka, który zajmuje miejsce w kościele, może jakąś służbę wykonuje, to trzeba się przyjrzeć w dłuższym okresie czasu, co dzieje się. Warto też zauważyć, czy jest progres, bo może tak być, że przez rok, dwa człowiek uczynił minimalne postępy, ale zauważmy, że je uczynił. Jeżeli w następnych latach te postępy są nadal, może są minimalne, to znaczy, że idzie w dobrym kierunku. Być może nie jest do końca posłuszny Bogu, ale jeżeli nie mamy dowodów na to, że owoce, które wydaje, są złe, to powinniśmy takiego człowieka otaczać miłością, wspierać go, błogosławić, czasami pomagać, jeżeli trzeba. Ale jeżeli widzimy człowieka, który w kościele spędził 5 czy 10 lat, jest człowiekiem, który rozsiewa plotki, kłamstwa, prowadzi do podziałów, niszczy zbór po prostu, niszczy kościół, obmawia ludzi, to dlaczego się łudzimy wtedy? Dlaczego nic nie robimy, licząc na to, że Bóg coś zrobi? A co ma Bóg zrobić? Przecież Bóg nam dał wszystkie duchowe dary. Bóg nas wyposażył w moc Ducha Świętego, dał nam odwagę, dał nam mądrość. Dlaczego nic nie robimy? Co się ma niby samo zdarzyć? Co człowiek któregoś dnia sam z siebie powie: ach, wiecie, no, zorientowałem się, że źle postępowałem, ale od dzisiaj już będzie dobrze. Jeżeli ktoś wierzy w coś takiego, no to naprawdę jest bardzo naiwnym człowiekiem. Ale naiwni ludzie w kościele nie powinni zajmować żadnych urzędów, ani prowadzić żadnej służby. Nic nie dzieje się samo od siebie. Nic nie dzieje się samo od siebie. Pamiętajmy o tym. Drodzy przyjaciele, 10 werset mówi, że jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I to jest poselstwo do tych wszystkich, którzy narodzili się na nowo, są pełni Ducha Świętego, są rozradowani w Chrystusie, wiernie Mu służą, no i zdarzają im się po prostu upadki. Czasami się na prostej drodze potkniemy o własną nogę i też leżymy. Biblia nie oczekuje od nas, że będziemy tak doskonali jak Chrystus. Biblia oczekuje od nas, że będziemy posłuszni Chrystusowi i że będziemy poprzez decyzje, które podejmujemy w duchu, przybliżać się do tego stanu, który jak najbardziej, w jak najdoskonalszy sposób przedstawia obraz Chrystusa na życiu każdego z nas. I to jest poselstwo do takich ludzi. Macie Chrystusa. Macie Ducha Świętego. Tak, zdarza się, że nie wszystko w waszym życiu dzieje się tak, jakbyście sami tego nawet oczekiwali. Zdarza się, że popełnicie błąd. Czasami zdarza się, że popełnicie grzech. Czasami może się zdarzyć nawet głęboki upadek. Ale pamiętajcie, że Duch, który w was jest, jest usprawiedliwiony, jest żywy. I Bóg ma moc i siłę, aby podnieść was z każdej sytuacji. O ile Chrystus mieszka w was, o ile Duch Święty was wypełnił, o ile Duch Święty rzeczywiście zrodził was na nowo. Kochani, my potrzebujemy nowego zrodzenia. My potrzebujemy narodzić się na nowo. Czy wiecie o tym? Nie możesz o sobie powiedzieć, że jesteś człowiekiem wierzącym, jeżeli nigdy nie narodziłeś się na nowo. Nie możesz tego powiedzieć, bo nie wiesz, co mówisz nawet.
I bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy dochodzimy do głębi takiego wyznania, to okazuje się, że ci ludzie identyfikują się z religią, którą wyznają. I w ten sposób twierdzą, że są wierzący. Dopiero trzeba im wytłumaczyć, co Biblia mówi, aby zrozumieli, że tak naprawdę są niewierzący. Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś wierzącym człowiekiem. Jesteś wierzącym człowiekiem, jeśli idziesz krok w krok za Chrystusem, jeśli Go naśladujesz, jeśli jesteś posłuszny Jego przykazaniom, jeśli twoje serce raduje się z tego, że możesz karmić się Słowem Bożym, że możesz przychodzić do swojego Pana w kościele, w osobistej modlitwie, że możesz radować się w Duchu Świętym z tego, co On zrobił dla ciebie, kiedy jesteś świadomy tego, z czego Bóg cię uratował, z jakiego dołu zagłady cię wyciągnął. Tak, wtedy jesteś wierzącym człowiekiem. I nie bój się, nie lękaj się, jeśli ci się noga powinie, bo Bóg jest w stanie zachować tych, którzy są Jego.